Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie oszustwa. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się włoskiej ekspedycji na K2. Jest to jedna z najsłynniejszych wypraw w historii, bo jako pierwsza zdobyła ona drugi najwyższy szczyt świata, a według wielu najtrudniejszy ośmiotysięcznik. Jednak tej wyprawie towarzyszyło wiele kontrowersji i oskarżeń, które ciągnęły się przez lata i to właśnie im się przyjrzymy. Zapraszam do dzisiejszego materiału. W tej serii najczęściej omawiamy historię ludzi, którzy nigdy nie dotarli na szczyt, przeważnie Everestu, lecz postanowili skłamać i ogłosić światu, że dokonali tego wyczynu. Tym razem historia jest zupełnie inna, moim zdaniem jeszcze bardziej wstrząsająca, gdyż ceną kłamstwa nie było tylko dopisanie kolejnego nazwiska do grona zdobywców góry oraz zaszczyty i pieniądze, jakie wiążą się często z takim osiągnięciem. W tym przypadku ceną kłamstwa było ludzkie życie. Przykry jest fakt, że oszustwa tego dopuścił się m.in. legendarny alpinista, prawdziwa ikona wspinaczki lat 50. i 60. Jednak zacznijmy od początku. Zdobycie pierwszego ośmiotysięcznika Annapurny przez Francuzów w 1950 roku otworzyło worek z kolejnymi sukcesami. Po zdobyciu Everestu i Nanga Parbat w 1953 roku, już rok później, pod najtrudniejszym z ośmiotysięczników K2, pojawiła się potężna włoska ekspedycja, której celem była właśnie ta majestatyczna góra, która wielokrotnie odpierała już ataki innych wypraw, m.in. amerykańskich. Kierownikiem włoskiej ekspedycji został 57-letni profesor geologii na Uniwersytecie w Mediolanie, Ardito Desio. Już od lat 20. Desio zafascynowany był badaniami geologicznymi, przeprowadzał je m.in. na obszarze Alp i Apeninów. Jednym z jego największych sukcesów było napisanie czterotomowej pracy na temat oazy Dżarabub na terenie pustyni libijskiej. Stworzył wtedy pierwszą mapę geologiczną Libii. Już 3 lata później wyruszył do Karakorum. To wtedy pierwszy raz ujrzał piękną sylwetkę K2 wznoszącą się ponad lodowiec Baltoro. W kolejnych latach mężczyzna skupił się na ekspedycjach badawczych skierowanych w bardziej pustynne regiony. Jednak myśl o powrocie w Karakorum wracała do niego niczym bumerang. Informacje o kolejnych nieudanych ekspedycjach na K2 rozbudzały w nim myśl o poprowadzeniu włoskiej ekspedycji. Jej celem miał być dziewiczy szczyt drugiej pod względem wysokości góry świata. Był to wielki cel, a on wierzył, że jest możliwy do zrealizowania. Ardito w 1952 roku wyruszył na badania do Jordanii, a następnie odbył podróż do Pakistanu i Indii. Tam poprosił rząd Pakistanu o pozwolenie zorganizowania wyprawy na K2. Niestety okazało się, że ubiegł go Charles Houston, rezerwując pozwolenie na rok 1953. A kolejny wolny termin przypadał na następną wiosnę. Jedyne co pozostało Desio to liczyć, że Amerykanie ponownie nie osiągną szczytu i kiedy przyjdzie kolej na Włochów, Pakistańczycy wydadzą im pozwolenie na 1954 rok, a K2 pozostanie wciąż niezdobyta. Skoro znalazł się już w Karakorum, postanowił wykonać małe rozpoznanie okolicy lodowca Baltoro. Rok później Ardito zdecydował się wykonać kolejny rekonesans, tym razem już dokładniejszy, do którego zaprosił Riccardo Cassina, największego wówczas alpinistę włoskiego, człowieka, do którego należało wiele rekordów i pierwszych przejść w Alpach. To z nim Ardito przeprowadzał badania terenowe aż do zboczy K2, no i wybierając również optymalną drogę wejścia. W miejscowości Rawalpindi mężczyzna spotkał powracającego z nieudanej ekspedycji kierownika Houstona, odbył z nim wtedy długą rozmowę, dzięki której poznał, z jakimi trudnościami zmagali się himalaiści i dowiedział się wiele na temat warunków panujących na K2. Materiał o tej amerykańskiej wyprawie znajduje się już na kanale i zostawię do niego link w opisie. To właśnie wtedy Włoch uzyskał także zielone światło od Pakistańczyków na rozpoczęcie organizacji wyprawy. Desio miał świadomość, jak sukcesy na Everestie i Annapurnie wpłynęły na rozwój popularności alpinizmu wśród Brytyjczyków i Francuzów, więc za swój cel obrał zebranie narodowej ekspedycji. W jej skład mieli wchodzić sami włoscy wspinacze. Zgromadzony przez Desio budżet był naprawdę ogromny i wynosił około 1,5 miliona dolarów, przeliczając to mniej więcej na obecną wartość dolara. I był on aż 8-krotnie większy od sumy, jaką posiadał Houston, i 3-krotnie większy od kwoty, którą dysponował Hunt na Everestie, a pamiętamy, że tamta wyprawa również była olbrzymia. Ilu alpinistów liczyła ekspedycja Desio? Było ich w sumie dość niewiele jak na tak potężne przedsięwzięcie, bo tylko 11, i co ciekawe, żaden z nich nigdy wcześniej nie był w Himalajach. Najmłodszym uczestnikiem został 24-letni Walter Bonatti, młody mężczyzna uznawany za wielki talent. Reszta uczestników to Enrico Abram, Ugo Angelino, Achille Compagnoni, Cirillo Floreanini, Pino Galotti, Lino Lacedelli, Mario Puscio, Ubaldo Rey, Gino Solda i Sergio Viotto. Co ciekawe, legenda włoskiego alpinizmu, 45-letni Riccardo Cassin, nie został zaproszony przez Desio do wyprawy. Oficjalnie powodem miały być sprawy medyczne, ale nieoficjalnie wiadomo, że Ardito obawiał się obecności takiej gwiazdy, martwiąc się, iż przyćmiłaby ona całkowicie jego osobę i fakt, że to on jest kierownikiem ekspedycji. Innymi uczestnikami włoskiej ekspedycji byli naukowcy i badacze oraz 10 pakistańskich tragarzy pochodzących z Hunzy. Plan zakładał podążanie dokładnie tą samą drogą co Amerykanie, a na żebrze Abruzzi planowano zawiesić wiele kilometrów poręczówek. Wyprawa rozpoczęła swą działalność w maju. 500 wynajętych tragarzy niosło na swoich plecach 13 ton ekwipunku, w tym aż 230 butli z tlenem. 28 maja olbrzymia karawana dotarła pod K2, gdzie założono bazę. Alpiniści natychmiast wzięli się do pracy i już 30 maja stanął obóz pierwszy, a 2 czerwca na wysokości 6100 metrów postawiono obóz drugi. Włochom udało się namówić tragarzy z Hunzy, aby również wspinali się do wyższych obozów, podobnie jak w Himalajach robili to Szerpowie. Kierownik Desio, wybierając 10 Pakistańczyków z grupy kilkuset osób, szczególnie zwracał uwagę na ich doświadczenie i tak do tego grona dołączył 40-letni Amir Mehdi, mężczyzna, który swoją siłę i przydatność udowodnił rok wcześniej, kiedy wspierał Hermana Buhla, gdy ten potrzebował pomocy po zdobyciu Nanga Parbat. Wokół włoskiej ekspedycji pojawiło się wiele kontrowersji. Po latach okazało się, że oficjalny raport sporządzony przez kierownika Desio z tej wyprawy zawierał wiele nieścisłości i pomijał wkład niektórych uczestników w postępy działań górskich, a pewne informacje były wręcz nieprawdziwe. Dlatego dokładnemu przebiegowi tej ekspedycji poświęcę oddzielny materiał, a w tej opowieści skupimy się na kluczowym wydarzeniu. W połowie lipca, pomimo dotarcia na ponad 7000 metrów i zaporęczowania dużego fragmentu drogi, kierownik wyprawy mocno zastanawiał się nad powrotem do kraju, aby odpocząć tam i wrócić później w sezonie jesiennym z nowym zespołem alpinistów, którzy wykorzystają założone już liny. Jednak rozważania te przerwało nagłe rozpogodzenie, nieoczekiwanie aura poprawiła się i podjęto jeszcze jedną próbę. 28 lipca Compagnoni i Lacedelli założyli obóz 8 na wysokości ponad 7600 metrów. Uznano, że około 1000 metrów w pionie było za dużą odległością od szczytu i należy założyć jeszcze jeden obóz na wysokości około 8000 metrów. 29 lipca duet ten ruszył więc w górę, jednak mimo intensywnych poszukiwań odpowiedniego miejsca do założenia obozu 9 nie udała im się ta sztuka. Postanowiono więc, że zostawią plecaki na tej wysokości, na której się znajdują, a ze względu na zapadającą noc powrócą do obozu 8 i następnego dnia znowu spróbują założyć obóz 9. Takie opóźnienie stworzyło nowy kłopot. Kończyły im się butle z tlenem, a bez nich atak na szczyt był niemożliwy. Postanowiono więc, że z obozu 7 jeszcze tego samego dnia wyruszy 4 wspinaczy z 2 zestawami tlenowymi. Każdy z nich ważył około 18 kg. Dodatkowo zabrali ze sobą namiot oraz zapasy jedzenia. W zespole tym znaleźli się świetnie radzący sobie podczas tej wyprawy Bonatti, Galotti oraz Enrico Abram i Ubaldo Rey. Do obozu 8 dotarli tylko Bonatti z Galottim, pozostali zawrócili z wysokości około 7400 metrów, pozostawiając tam aparaty tlenowe. Tego samego dnia do obozu 7 podeszli też dwaj Pakistańczycy, Mehdi oraz Isakhan. Ustalono wtedy, że następnego dnia Lacedelli i Compagnoni założą obóz 9, a w tym samym czasie Bonatti i Galotti zejdą po pozostawiony sprzęt, aby podejść z nim do nowo ustawionego obozu 9. Takie rozwiązanie mocno faworyzowało Lino i Achille, których czekało krótkie podejście na lekko, dzięki czemu byliby oni wypoczęci przed atakiem na szczyt, natomiast Walter i Pino musieli zejść około 200 metrów niżej, zabrać ciężki sprzęt na plecy i podejść z nim prawie 500 metrów w pionie. Z kolei w tym samym czasie Pakistańczyków z obozu 7 poproszono o przeniesienie zapasów żywności do 8, czyli do obozu 8. Trzeba tutaj jasno podkreślić, że ci tragarze, mimo działania wysoko na górze, podobnie jak Włosi, nie otrzymali od nich odpowiedniego obuwia himalajskiego, tylko korzystali ze swoich własnych butów takich wojskowych, które kompletnie nie nadawały się do himalaizmu, no i nie były odpowiednie do mrozów, jakie panowały na K2, a temperatura czasami spadała do -40, a nawet -50 stopni. Bonatti, Galotti, Abram, Mehdi i Sakhan wyposażeni w ekwipunek spotkali się w południe 30 lipca w obozie 8. Tam musiała zapaść decyzja, kto wypełni zadanie i doniesie niezbędny tlen dla obozu 9. Wyczerpany Galotti nie chciał podjąć się tego zadania, podobnie jak Mehdi i Sakhan. Abram był w stanie się wspinać, ale był osłabiony. Ostatecznie Walter Bonatti postanowił namówić jednego z tragarzy z Hunzy, aby poszedł z nim i wniósł butlę z tlenem do obozu 9 na wysokość ponad 8000 metrów. Amir Mehdi, bo o nim mowa, miał problemy z odmrożeniami, jednak do wyruszenia w górę przekonała go obietnica Bonattiego, że jeśli to zrobi, w zamian dostanie szansę zdobycia szczytu. Wizja zostania pierwszym Pakistańczykiem w historii na 8000 szczycie w końcu przekonała mężczyznę. Niestety, było to świadome kłamstwo Bonattiego, który wiedział, że od wniesienia tlenu zależy cały sukces ekspedycji, a aparatury tlenowe były tylko 2 i otrzyma je 2 z trójki Włochów znajdujących się w obozie 9. Tylko oni dostaną szansę zdobycia K2. Mehdi nie potrafił nawet posługiwać się taką aparaturą, a zamiast górskich butów korzystał z tego wojskowego obuwia, więc nie mógł on dostać szansy wejścia na szczyt, bo było to zbyt ryzykowne. Inni tragarze wysokościowi odmówili. Mój ojciec zgodził się na tą misję, ponieważ zaoferowano mu szansę dostania się na szczyt. Powiedział po latach syn Mehdiego, Sultan Ali. O godzinie 15:30, 30 lipca w górę ruszyli Bonatti, Abram oraz Mehdi. Aby waga bagażu była najlżejsza, nie wzięli ze sobą namiotów ani śpiworów. Już godzinę później znajdowali się na wysokości około 7900 metrów i zaczęli wołać swoich kolegów. Ci usłyszeli ich, ale okazało się, że obóz 9 założyli wyżej, w zupełnie innym miejscu niż umówili się z Walterem. Swoim kolegom polecili zostawić butlę z tlenem i wracać do obozu 8, gdyż robiło się już ciemno. Dlaczego obóz stanął w innym miejscu? Po latach okazało się, że prawdopodobnie Lino i Achille obawiali się, że jeśli dużo młodszy od nich i niezwykle silny Walter dotrze do ich obozu, to właśnie on następnego dnia zostanie wyznaczony do ataku na szczyt K2. Więc postanowili, podobnie jak Bonatti oszukał Amira, tak i on sam został wystawiony do wiatru przez swoich partnerów. O tej sytuacji dokładnie opowiedział Lino Lacedelli dopiero 50 lat po zdobyciu K2. Myślę, że Compagnoni nie chciał, żeby Bonatti do nas dotarł. Gdy zobaczyłem, że Bonatti nadchodzi, zapytałem Compagnoniego, dlaczego nie chce, by nas znalazł, a on odparł, że tylko my dwaj musimy wejść na szczyt. Mnie nie obchodziło, czy to będziemy my, czy inna dwójka. 4 nawet ułatwiłaby sprawę, ale Compagnoni powiedział, że to niemożliwe, bo mamy tylko 2 zestawy. Zaproponowałem, żebyśmy używali ich po kolei. Powiedziałem nawet, że chętnie wejdę bez tlenu. Lecz on nie chciał zmienić zdania. Poszukiwanie obozu 9 sprawiło, że Abram stracił czucie w stopach i oświadczył, że on schodzi do obozu 8. Lecz Walter nie miał zamiaru się poddać. Postanowił wspinać się dalej i odnaleźć w końcu namiot. Słońce już zachodziło i w pewnym momencie Mehdi wpadł w prawdziwą panikę. Niestety musieli podjąć decyzję o biwaku w bardzo niebezpiecznym terenie o nachyleniu 50 stopni, z ciężkim sprzętem na plecach, bez namiotu i śpiwora, na wysokości ponad 8000 metrów. Krzyczeli do Compagnoniego i Lacedelliego, jednak ci już nie odpowiadali, a obóz 9 oni tak dobrze ukryli, że Walter, mimo że słyszał wcześniej ich głosy, nie był w stanie po prostu ich znaleźć. Bonatti rozpoczął więc wykopywanie zagłębienia w lodzie, w którym zamierzali spędzić ten mroźny biwak. Po nawoływaniu dalej Włochów nagle około godziny 22, dość blisko od siebie, dostrzegli oni światło latarki, usłyszeli także głos Lacedelliego, który kazał im zostawić tlen i schodzić niżej. Po chwili światło to zgasło i zapadła zupełna cisza. Bonatti i Mehdi nie podjęli się trudnego zejścia nocą i zostali na mroźny biwak na otwartej przestrzeni. I trzeba tutaj podkreślić, że takie biwaki wtedy w Himalajach były czymś nowym. Na dość podobnej wysokości biwakował Hermann Buhl, jednak przy zdecydowanie lepszej pogodzie. Kierownik Ardito Desio nie wiedział o tej sytuacji, która miała miejsce w obozie 9 i o tym, że dwójka jego wspinaczy musiała biwakować pod gołym niebem, kiedy ich partnerzy znajdowali się w pobliżu. Walter co kilkanaście minut uderzał czekanem w zmarznięte nogi i stopy, aby przywrócić w nich krążenie, a o godzinie 5:30 Amir już nie był w stanie dłużej wytrzymać. I wbrew zaleceniom Bonattiego, mocno odmrożony Mehdi zaczął samotnie schodzić jeszcze w ciemności do obozu 8. Bonatti także był w złym stanie i też chciał schodzić, jednak on zdecydował się poczekać godzinę dłużej, aż do wschodu słońca, i wtedy ruszył w ślad za Pakistańczykiem. Zanim jednak rozpoczął zejście, najpierw odkopał przysypane śniegiem aparatury tlenowe, żeby były łatwiejsze do zlokalizowania. Mehdi był ciężko odmrożony i schodził bardzo powoli. Do namiotu w obozu 8 dotarł zaledwie kilka minut przed Walterem. 31 lipca Compagnoni i Lacedelli opuścili swój namiot, dostrzegając w dole sylwetkę Waltera schodzącego do obozu 8 i byli oni mocno zdziwieni, że nie posłuchał ich rad i nie wrócił na noc do obozu 8, a zdecydował się na mroźny biwak. Duet zszedł niżej po butle i o godzinie 8:30 wyruszyli oni na szczyt, wspomagając się aparaturą tlenową. Aby tempo było szybsze, nie zabrali ze sobą plecaków ani jakichś takich dużych zapasów żywności, wzięli tylko do kieszeni trochę słodyczy. Compagnoni i Lacedelli osiągnęli szczyt K2, wchodząc razem, ramię w ramię, około godziny 18:00 w sobotę 31 lipca. Objawy choroby wysokościowej przejawiały się u Compagnoniego, który poinformował Lino, że noc wolałby spędzić na szczycie, a zejście rozpocznie rano. Lacedelli, słysząc to, oznajmił, że jeśli ten natychmiast nie zacznie schodzić, to dostanie od niego w łeb czekanem. Groźby poskutkowały i po zrobieniu zdjęć rozpoczęli oni wspólnie zejście, które było trudne i niebezpieczne. Obaj zaliczyli upadek, a tuż ponad obozem 8 ich krzyki usłyszeli koledzy, którzy wyszli im naprzeciw i pomogli bezpiecznie dotrzeć do namiotów późno, bo już po godzinie 23. Wszyscy bezpiecznie wrócili do bazy 2 sierpnia i można było świętować sukces wyprawy. Jakie były losy bohaterów tej historii? Compagnoni, Lacedelli i Bonatti mieli poważne odmrożenia rąk, niektórzy z nich stracili kilka palców, ale najbardziej ucierpiał Amir Mehdi. Stan jego stóp i rąk był krytyczny. Mehdi trafił do szpitala w Skardu, gdzie ostatecznie amputowano mu prawie wszystkie palce u rąk i wszystkie palce u stóp, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się gangreny. Szpital opuścił on dopiero 8 miesięcy po zakończeniu ekspedycji, kiedy włoscy himalaiści pisali książki, prowadzili prelekcje, udzielali wywiadów i wyruszali na kolejne ekspedycje. Pakistańczyk już nigdy nie wrócił w góry. Schował także swój czekan, który, jak wspomina jego syn, przypominał mu o jego cierpieniu i o tym, jak pozostawiono go na mrozie na śmierć. Jak wyglądało jego dalsze życie? Mehdi stopniowo uczył się chodzić, na kikutach, które mu pozostały, jednak przez kilka lat nie mógł on znaleźć żadnej pracy, aby móc utrzymać i wyżywić swoją żonę i dzieci. Co jakiś czas dostawał przesyłki z Włoch, w której znajdowały się listy oraz książki, których Amir nie mógł przeczytać. Mój ojciec był prostym człowiekiem. Wiedział, jak wspinać się po górach, ale nie umiał czytać ani pisać, powiedział Sultan Ali. Rząd włoski nie zrobił nic, aby wesprzeć finansowo Mehdiego, ale wysłał mu pocztą zaświadczenie informujące, że prezydent nadał mu stopień kawalier, czyli stopień kawalerzysty. Stan Pakistańczyka był szeroko komentowany i przyczyny, dlaczego doszło do tak poważnych odmrożeń, musiały zostać w końcu ujawnione. Włochom zależało na tym, by wizerunek zdobywców K2 był nieskazitelny, więc całą winą za stan Amira obarczono Waltera Bonattiego. Powiedziano, że to on zachował się nieroztropnie, podejmując samozwańcze decyzje. Oskarżony został także o lekkomyślne podejmowanie ryzyka i tworzenie jakichś intryg, by zdobyć szczyt przed innymi. Fakt, że był ambitnym i najmłodszym uczestnikiem, łatwo tłumaczył opinii publicznej właśnie takie jego zachowania. Sam Mehdi został poproszony o złożenie oświadczenia w tej sprawie. Pakistańczyk za całą sytuację winił głównie duet, który zaatakował szczyt i zostawił jego i Waltera na ten mroźny biwak. Jednak jak po latach wspominał Sultan Ali, możliwe, że zeznania taty wykorzystano do zdyskredytowania Bonattiego. Urzędnicy mogli Amirowi kazać podpisać jakieś dokumenty, które obarczały Waltera, lub przeinaczyć jego własne zeznania. Z Mehdim sporadycznie spotykali się zachodni alpiniści, którzy słyszeli o jego wyczynie i biwaku bez namiotu na wysokości ponad 8000 metrów. Mężczyzna swój ból i żal trzymał dla siebie. Nie domagał się pomocy ani przeprosin od Włochów. Czasami jego oczy napełniały się łzami. Wspominał jego syn rozmowy taty z zachodnimi alpinistami. Mówił im, że ryzykował życie dla honoru swojego kraju, ale został potraktowany niesprawiedliwie. W 1954 roku zawiedli go ludzie, którym próbował pomóc. Dopiero w 2007 roku prowadzone przez włoski klub alpejski śledztwo, opierające się głównie na wspomnieniach Lino Lacedelliego z 2004 roku i zeznaniach innych uczestników, potwierdziło i uznało prawdziwą rolę, jaką Mehdi i Bonatti odegrali w podboju K2. Gdyby nie ich ryzykowne działanie, duet atakujący szczyt nie dostałby nawet szansy osiągnięcia sukcesu. Niestety, Amir Mehdi nie doczekał tego momentu. Zmarł w wieku 86 lat w 1999 roku. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, co wpływa na większe zasięgi i po prostu więcej osób będzie mogło zobaczyć ten materiał. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej historii. W opisie zostawię link do odcinka o wyprawie amerykańskiej z 1953 roku, również na K2, oraz na mojego Instagrama Szczytomaniak. Zapraszam serdecznie i widzimy się na szlaku oraz w kolejnym materiale. Cześć!